Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna część ulubieńców i tym razem są to ulubieńcy tacy wysokopółkowi. To kosmetyki do makijażu twarzy. Może nie jest ich tak dużo jak tych ulubieńców drogeryjnych, ale na pewno są to sprawdzone kosmetyki, takie, które lubię i z pewnością mogę Wam je wszystkie co do jednego polecić. I jeszcze może tytułem wstępu taka informacja, ponieważ mamy tu makijaż twarzy, to tak jak w poprzednim filmie, w ulubieńcach tych drogeryjnych, zrobimy w ten sposób, że przy Was wykonam makijaż twarzy, oczywiście poza kamerą dokończę makijaż, żeby Wam pokazać całokształt. Natomiast jeśli chodzi o makijaż oczu, w sensie palety, takie wysokopółkowe, to będzie to następna część ulubieńców. Ok, no i tyle jeśli chodzi o wstęp. Wiemy, czego będzie dotyczył film, no to zabieram się za malowanie i jednocześnie pokazanie Wam tych ulubieńców 2021. Ok, troszkę się do Was przysunęłam, mam tak jak widzicie takie zaczerwienienia. No ale cóż, taki mam typ cery, w każdym razie lecimy. Jeśli chodzi o bazy, to tak naprawdę ulubieńcem stała się taka baza serum z Too Faced. To się nazywa Plump and Prime Luxury Face Plumping Primer Serum. Bardzo długa nazwa. W każdym razie właśnie to ma konsystencję takiego mlecznego serum. Bardzo pięknie się wchłania, ale tak jeszcze wzrok mój tutaj padł na mgiełkę. Mam również mgiełkę. To jest mgiełka, z której się zastanawiałam, czy ją w ogóle pokazać w ulubieńcach, bo to jest ulubieniec nie tylko minionego roku, ale jeszcze poprzedniego i tak dalej, więc to jest taki stały chyba ulubieniec. W każdym razie, dlaczego o niej mówię? Bo ta mgiełka z Too Faced również może być używana jako taki primer. Ona może być używana właśnie jako baza, czyli przed makijażem, może być używana do spryskiwania makijażu oraz jako taki odświeżacz w ciągu dnia. O! No ale to tak na marginesie, taka dodatkowa informacja. Na pewno nie jest to tylko ulubieniec 21, ale poprzednich lat również. W każdym razie, jeśli chodzi o rok miniony, to w oko mi wpadła ta baza z Too Faced, czyli Plump and Prime. Zaraz Wam pokażę w ogóle jej konsystencję. Jest no właśnie takie mleczne serum. O, coś takiego, zobaczcie. Pachnie bardzo ładnie, jak taki kosmetyk pielęgnacyjny, drogi kosmetyk pielęgnacyjny. O, ten zapach jest taki lekko słodkawo-kwiatowy, coś takiego, ale bardzo delikatny, subtelny, na pewno nie jest rażący. Przy nakładaniu może go czuć, ale potem się ulatnia i jest ok. Baza po nałożeniu w ogóle jej nie widać na skórze, po prostu bardzo ładnie się wchłania i tworzy na buzi taką delikatną, lepką powłokę. O, to nawilżenie, jak sobie nałożycie na twarz, to nawilżenie czuć, jest bardzo przyjemne. No właśnie tak, jak sobie nakładacie serum albo krem, to jest bardzo podobne uczucie. No ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, że ten kosmetyk ma właśnie tak oficjalnie taką cechę, że jest takim czymś na pograniczu właśnie pielęgnacji i makijażu. O, właśnie coś mi się nasunęło i muszę Wam to powiedzieć. W jednym z postów na Instagramie, ale nie moim, jakimś innym, zobaczyłam, to było zdjęcie właśnie jakiejś bazy i ktoś tam zadał pytanie, że czy używacie baz pod makijaż, czy stawiacie na pielęgnację. A moim zdaniem to nie tak, bo właśnie baza pod makijaż to jest jedna rzecz, a pielęgnacja to jest druga rzecz. Ja na przykład nie nałożyłabym sobie bazy, bo dla mnie to jest już taki pierwszy krok w makijażu, nie nałożyłabym sobie bazy, gdybym uprzednio nie miała pielęgnacji na buzi. Dla mnie to nie jest, że albo to, albo to. Jedno nie wyklucza drugiego, wiecie, nie albo to, albo to, tylko najpierw nakładamy pielęgnację, taką jaką zazwyczaj stosujemy, a potem nakładamy bazę. Ten kosmetyk chociaż jest właśnie czymś takim na pograniczu i tak ja bardziej traktuję jako bazę, więc pielęgnację na buzi już miałam. To nakładam jako bazę i dla mnie to jest pierwszy krok w makijażu. O, tak chciałam tutaj o tym powiedzieć, bo dręczyło mnie to, że czy baza, czy pielęgnacja. No to tak nie ma. I pielęgnacja, i baza, jeśli używacie. Natomiast gdyby już trzeba było z czegoś zrezygnować, no to zdecydowanie z bazy, z pielęgnacji nigdy. Ja baz używam, lubię je. Lepiej się wtedy czuję w tym makijażu, mam taką, wiecie, taką pewność, że mi się tam nic nie pościera, nie zetrze i tak dalej. Oczywiście tam po całym dniu to zawsze gdzieś tam jakiś podkład mi się z nosa zetrze i tak dalej, ale mimo wszystko ten makijaż ładniej się utrzymuje. A zatem ulubieniec 2021, jeśli chodzi o bazy, Too Faced Plump and Prime. Jeśli chodzi o podkłady, to tutaj już miałam troszeczkę większy dylemat, bo jest tego zawsze trochę więcej. I tutaj wybrałam ostatecznie dwa podkłady i jeden krem BB. Pierwszy podkład to jest, wstrząsnę nim tak, bo on się lubi rozwarstwiać, ale jest ok, tylko po prostu ma taką cechę. Pierwszy podkład to jest Nude Air z Diora. Odcień, który ja tutaj mam, to jest 0,10. Drugi podkład, aha, i to jest podkład typu
Druga skóra to jest udawacz naszej ładniejszej skóry. Bardzo delikatny, lekki. Krycie ma takie raczej lekkie, ale można sobie dobudować. Natomiast coś mocniejszego to, i tutaj znowu Too Faced, podkład z Too Faced, brzoskwinkowy, czyli Peach Perfect. Mój odcień to Porcelain, to jest podkład matujący. Ale też muszę tutaj zaznaczyć, że jeżeli lubicie taki mat hardkorowy, ciężki, to nie bardzo. To jest raczej takie delikatne, matuje skórę, ale w sposób naturalny. O, powiedziałabym, że u mnie to nawet jest bardziej takie satynowe niż matowe. Taki mniej więcej efekt daje ten podkład. I trzecia rzecz typu ala podkład to jest krem BB z Erborian. To był taki zestaw, zresztą mam tutaj drugą część zestawu. O, kredka, w sensie kredka, korektor. To był taki zestaw, właśnie ten krem BB plus korektor. Kupiłam go w jakiejś takiej fajnej cenie, bardzo korzystnej. Kupiłam na stronie Sephory. Czy jeszcze te zestawy są, nie umiem powiedzieć. Aha, właśnie, postaram się poszukać tych rzeczy, które Wam prezentuję i tak jak w poprzednim filmie również Wam podlinkuję. W każdym razie, ja to kupiłam w zestawie, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że możecie ten krem BB kupić również samodzielnie. Krem BB, chociaż jest no, teoretycznie kremem BB, czyli czymś delikatniejszym niż podkład, to powiedziałabym, że to jest, jeśli chodzi o krycie, coś między tym a tym. Ten podkład z Diora jest najdelikatniejszy wbrew pozorom. No i teraz tak, któryż tu nałożyć? Ten ostatnio jakoś tam nakładałam w filmie. Mam bazę z Too Faced, to może właśnie nałożymy ten delikatny Dior. Delikatny Dior, tak jak Wam przed chwileczką wspomniałam, trzeba nim troszkę wstrząsnąć, bo on się tak lubi rozwarstwiać, ale to nie jest jego wada, czy też nie chodzi o to, że jest jakiś zepsuty czy przeterminowany. Nie, nie, po prostu ma taką cechę. Przed użyciem należy wstrząsnąć, no i wtedy można sobie nakładać. Ja wyjątkowo dzisiaj nałożę sobie gąbeczką, w sensie nałożę, rozprowadzę gąbeczką. Zobaczcie, on jest taki bardzo, bardzo lejący. O, akurat dzisiaj zobaczycie, jak on sobie poradzi z tymi zaczerwienieniami, które ja mam na twarzy. Może dzisiaj one nie są takie duże i raczej podejrzewam, że on je zakryje. Natomiast przy jakichś poważniejszych, wiecie, zmianach, zaczerwienieniach, czymś tam, no jakichś tam nieładnościach na buzi, no to raczej ten podkład może się okazać za delikatny. Tak jak mówię, to jest taki podkład, który udaje ładniejszą skórę. Więc to ten typ podkładów, którego zadaniem nie jest absolutnie jakieś mocne krycie, tylko upiększenie cery. O. No i to, co nałożyłam sobie na buzię po rozprowadzeniu, zobaczcie, no wygląda to tak. No tak jak widać, jakieś tam drobne kropki, nie kropki mi przebijają, ale to też taki efekt trzeba lubić, mnie to nie przeszkadza. Wiem, że niektóre osoby tego nie lubią zupełnie i jak nakładają sobie podkład, to muszą mieć ujednolicone wszystko i nic tam nie może wystawać, nic nie może przebijać. Mnie to nie przeszkadza, generalnie lubię taki dość naturalny wygląd skóry. Czasem jak mam te zaczerwienienia na buzi takie, wiecie, silniejsze, no to nałożę sobie coś silniejszego, ale generalnie wolę właśnie takie delikatniejsze podkłady. O, i tak na buzi wygląda Nude Air. Taka naturalna, ładniejsza skóra. O, zdrowa skóra. Teraz czas na korektor i tutaj mam dwóch ulubieńców. No i to jest korektor, który Wam przed chwileczką pokazywałam, czyli BB Crayon z Erborian, taka BB kredka i korektor z Hourglass. Jeśli chodzi o Hourglass, to mam odcień Silk. Natomiast ta kredka to jest kolor Clair, dobrze mówię, czy Light Clair. Tego dosyć często używałam i na pewno wielokrotnie go w filmach widzieliście, to może dziś użyję tego korektora. I muszę Wam tutaj powiedzieć, że ja na początku nie byłam do tego przekonana. Tak naprawdę kupiłam ten zestaw właśnie ze względu na ten krem BB. Natomiast korektory w sztyfcie, w kredce dla mnie zazwyczaj są trochę za ciężkie. No i tak pomyślałam sobie, że to będzie dokładnie takie samo, w sensie, że będzie się widoczne, będzie się zbierać i tak dalej. Tym bardziej, że ja korektorów nie używam na twarz, tylko właśnie pod oczy. No a tutaj to miejsce jest takie problematyczne, bardzo delikatne. No, ale się okazało, słuchajcie, że to ma całkiem niezłe krycie. Jest lekkie, nie zbiera się w załamaniach. Oczywiście ja zawsze utrwalam korektory i zawsze to powtarzam. Nie zbiera się w załamaniach, bardzo ładnie się utrzymuje. No, po prostu super korektor. Także mimo tego, że jest w kredce, to spisuje się naprawdę bardzo ładnie. Mięciutko się rozprowadza. No, w ogóle jest naprawdę, w zasadzie, jakbym miała wskazać jakąś wadę, no to bym nie potrafiła, a byłam bardzo sceptycznie do niego nastawiona i tak się trochę za niego zabierałam, ale okazał się świetny.
O, popatrzcie. Jeśli chodzi o krycie, no to ma takie, powiedziałabym, że średnie. Oczywiście można je sobie dobudować. Ja na przykład dołożę go troszeczkę, o, tu w wewnętrznych kącikach, bo tutaj mam zawsze największe siniaczki. Ok, i tak to wygląda. Tak jak widzicie, z siniakami, nawet takimi dość, on sobie radzi. Chociaż tak jak tu nazwa wskazuje, jest to kredka BB, więc coś delikatniejszego, ale ona wcale taka delikatna nie jest, w sensie jeśli chodzi o krycie, bo jeżeli chodzi o efekt, jaki daje i o to, jak się utrzymuje pod okiem, to rzeczywiście jest delikatna. Także super korektor. Oczywiście ja to muszę utrwalić, no i tutaj w ruch od razu może pójdzie puder. Jeden z dwóch ulubieńców. Mam dwóch pudrowych ulubieńców. Jeden to jest, uwaga, Too Faced. Wiem, jesteście zaskoczeni. Too Faced, puder sypki, przepięknie ujednolica skórę, daje taki efekt lekkiego zmatowienia, ale to jest naturalne. O właśnie, to jest taka fajna parka, tak bym powiedziała. Nie zbiera się, no o jakości już nie mówię, bo wiadomo, że skoro pokazuję te kosmetyki w ulubieńcach, to ich jakość jest w porządku, więc bardzo ładnie się na twarzy zachowuje i właśnie daje efekt takiego lekkiego zmatowienia, ale naturalnego. Natomiast drugi ulubieniec to jest puder, przepraszam, nie chcę Wam świecić. I to jest Dior Skin Nude. Ma taki różowawy kolor i ten puder już ma charakter taki lekko rozświetlający. A taki różowy jest dlatego, bo ma w sobie, ja w składzie jakieś tam ekstrakty z róży, coś takiego. Nie wiem, czy ekstrakty. W każdym razie coś różanego zawiera. O, może tak. On się nazywa oficjalnie Luminous Rose Loose Powder. Więc ma w sobie coś różanego, przepięknie skórę rozświetla, jest idealny, tak myślę, jest idealny do skór szarych, poszarzałych, zmęczonych. Do tłustych myślę, że też powinien się sprawdzić, bo on nie daje, wiecie, takiego rozświetlenia bardzo silnego, takiego błysku, tylko raczej jest to rozświetlenie typu satynowa, zdrowa skóra, o, coś takiego. No i może użyję właśnie tego, bo tego chyba używałam dość często, tak mi się wydaje. W ogóle używam często kosmetyków z Too Faced, bo je uwielbiam. A tego być może nie widzieliście, choć nie mam pewności, gdzieś tam się mógł przewinąć. W każdym razie jest właśnie taki różowy. No i ja sobie tym pudrem i utrwalę korektor i omiotę całą buzię. Zobaczcie, o, tutaj dobrze widać. Ma taki różowawy kolor, ale nie różowi absolutnie buzi, on nie daje w sumie żadnego koloru, po prostu na twarzy staje się transparentny. Proszę, i wygląda to tak, jakbym nie miała żadnych siniaczków. No i tym samym pudrem przypudruję sobie buzię. No i taki efekt na razie dają te kosmetyki bazowe, tak bym powiedziała. Jak dla mnie jest to efekt idealny, bo w całości sprawia to wszystko wrażenie po prostu takiej ładnej, zdrowej skóry. I tyle. Taki efekt w makijażu po prostu podoba mi się najbardziej. Ok, mamy puder, no i teraz wypadałoby nałożyć bronzer. I tutaj tak patrzę jeszcze tak. Tak się złożyło, że jeśli chodzi o bronzery, również mam dwóch ulubieńców. To jest ulubieniec jeszcze z Gwiazdki 2020, mniej więcej wtedy się to pojawiło, na Gwiazdkę 2020, ale w minionym roku, czyli 2021, to był bronzer, którego chyba używałam w ogóle najczęściej. W ogóle najczęściej spośród wszystkich bronzerów, jakie mam, więc nie mogło go tutaj zabraknąć. Natomiast takim bronzerem, który pojawił się właśnie w 2021 roku, jest Glowish od Huda. No i właśnie, słuchajcie, no może tego, ponieważ jeszcze Wam środek pokażę. Tutaj był taki ładny ciastek wytłoczony. Może ciastka jeszcze troszeczkę widać, natomiast nie widać wzorków. On miał wzorki na ubrankach, miał taką muszkę. No wyglądało to bardzo słodko. Jak widzicie, ciastek na skutek użytkowania troszeczkę już stracił kształt, ale muszę Wam powiedzieć, że bronzer cały czas przepięknie, przecudownie pachnie takim gorącym kakao, czekoladą, czymś takim. Natomiast jeśli chodzi o bronzer od Hudy, to już Wam mówię, czym mnie ujął. Może on nie wygląda zbyt widowiskowo, no bo jednak to wygląda bardziej elegancko, ciekawiej, no tak jest bardziej dopracowany ten puder pod względem estetycznym. To wygląda jak taki w sumie kosmetyk drogeryjny, to jest taki zwykły plastik, powiedziałabym, że chyba nawet trochę tandetny.
Natomiast sam kosmetyk jest bardzo fajny, jest delikatny, ma takie ładne, gładkie, satynowe wykończenie, pięknie się rozprowadza na buzi. Ja mam odcień jasny, to jest tak, 01 Light i no, on jest taki delikatny, natomiast można sobie dobudować. No i słuchajcie, nakładam go, zobaczycie jak on się prezentuje na buzi. Dla bladziochów jak znalazł, bo to jest bronzer, którym sobie absolutnie nie zrobicie krzywdy. Naprawdę, można go bardzo delikatnie nałożyć, tak zaledwie musnąć skórę. Można, tak jak mówię, dołożyć sobie, jak wolicie, troszeczkę mocniejszy efekt. Naprawdę to jest takie glowish, bardzo dobra nazwa. O, no i odcień 01 Light wygląda na buzi tak. I od razu powiem tak, że ja sobie tutaj go troszkę podokładałam i tak jak widzicie, on jest właśnie taki lekki, bardzo delikatny, subtelny. Jeszcze sobie może troszkę nawet tutaj na czoło dołożę. O. No w każdym razie raczej bronzer delikatny, tak jak Wam powiedziałam. Jeśli macie taką jaśniutką, delikatną, porcelanową cerę, to ten kolor, ten odcień, czyli 01 Light jest naprawdę bardzo fajny, bo dopasowany właśnie do bladziochów. Popatrzcie. Glowish. Od chudy. Ok, jak jestem przy bronzerach, to może od razu pokażę Wam paletki, bo mam też dwie paletki do makijażu twarzy. Jedna paleta to jest Anastazja. Anastazja wygląda tak. To się nazywa Face Palette Italian Summer. Wewnątrz prezentuje się tak. Na wieczku mamy lusterko. No a w środku mamy róż, rozświetlacz i właśnie bronzer. Róż taki delikatny, morelowy, ma w sobie drobinki, ale te drobinki są mało widoczne. Rozświetlacz to jest taki szampańsko-złotawy kolor, bardzo ładny. I bronzer, który jest... Właściwie dlaczego ja Wam to mówię? Przecież ja mogę zrobić swatche. Dlaczego ja Wam to mówię? W każdym razie bronzer, który ma o taki kolor, powiedziałabym, że może delikatnie idzie w ciepłą stronę, ale raczej to jest chyba takie neutralne. W sumie zależy na jakiej buzi, na jakiej karnacji. Jeszcze dołożę trochę różu, bo tak nie bardzo go widać. O, zobaczcie, takie to są kolorki. No i właśnie bronzer, zobaczcie, on jest taki, że można nim delikatnie karnację ocieplić. A ja go używam po prostu tak standardowo jak bronzera, czyli na górę czoła, tutaj pod kości policzkowe. Bardzo fajnie wygląda. Rozświetlacz, no tak jak widzicie, jest taki, o. No tak jak mówiłam, taki żółtawo-szampański i róż. Wygląda to na buzi bardzo ładnie, w taki delikatny i również naturalny sposób. Można sobie dołożyć tych kolorów, bo one przy tam odpowiednim dołożeniu mogą być bardzo intensywne. Natomiast tak przy pierwszej takiej warstwie, pierwszym nałożeniu są delikatne i dla bladych cer jak najbardziej mogą być, chociaż może tutaj na swatchu ten bronzer tak zdecydowanie wygląda, ale nie, nie jest jakiś taki, wiecie, mocny. Można sobie dobudować, ale można też uzyskać efekt delikatny. Więc mam tutaj paletkę z Anastazji. One się pojawiły tak chyba w połowie roku mniej więcej, jakoś tak. Jeśli chodzi o ulubieńców takich paletowych, to mam również paletkę z Narsa. I to jest duo, którym nie mogę tego otworzyć. To jest duo, w którym znajdują się dwa róże. Popatrzcie. Jeden taki morelowy, drugi bardziej przygaszony, taki z ciepłymi brązami, taki lekko kawowy, dość specyficzny. W sumie troszkę może wygląda jak bronzer, ale to jest... To się nazywa w ogóle Blush Duo chyba, tak? Tak, Claudette Blush Duo. O, czyli mamy tutaj dwa róże. No to słuchajcie, jak jestem przy tym, to może, w sensie przy tych paletach, to wykorzystam któryś z różów, bo teraz u mnie w makijażu czas na róż, może ten z Narsa właśnie. Fajną cechą tego kosmetyku jest to, że te róże są takie dosyć duże. Zobaczcie, nawet jak tak mocno nacisnę pędzlem, to spokojnie mogę sobie użyć tylko jednego koloru, nie muszę, nie miesza mi się jedno z drugim, jeśli tego nie chcę, więc one są dosyć duże. I wygodnie je nakładać. A sam kolor jest taki, no to jest taka brzoskwinka, tak, coś takiego morelowo-brzoskwiniowego. Typ koloru, który ja bardzo lubię, jeśli chodzi o róże. O, tak jak widać, ten róż ma takie satynowe wykończenie. To nie jest może taki zupełny mat, tylko właśnie satynka. Nie ma w sobie żadnych drobinek, więc jeśli nie lubicie, to spokojnie. Chyba troszeczkę przesadziłam, muszę sobie to rozetrzeć. Ok.
No a zatem, róż akurat z Narsa. Mam z tej kolekcji również pomadkę i jeśli dobrze pamiętam, to również ją chyba naszykowałam w ulubieńcach. Pomadka również ma śliczny kolor i przepiękne opakowanie, tak jak to duo. A zatem, palety do makijażu twarzy to też są moi ulubieńcy. Anastazja i różane duo z Narsa. Mam tutaj również rozświetlacze, a jakże nie mogłoby zabraknąć rozświetlaczy. I rozświetlacze mam dwa. Pierwszy to jest Dior, a drugi to Dandelion z Benefitu. Dior wygląda tak, w ogóle to jest Nude Tan i już się do niego dobieram. O, wygląda to tak. Na wieczku jest lusterko, jakoś tak nie chcę Wam świecić tutaj po oczach. Oczywiście to tłoczenie było tutaj bardziej wyraziste, no ale wiadomo, że na skutek używania się troszeczkę starło. W każdym razie mamy taki kolor i tutaj rozświetlenie jest takie... zaraz Wam zrobię swatch, zobaczycie. Takie z przytupem. O, popatrzcie. Mamy coś takiego. Bardzo ładna, taka gładka tafla błysku. Nie ma tutaj żadnych drobin, niczego takiego. Właśnie jest raczej taka jednolita tafla. No i Dandelion. Dandelion Twinkle, przepraszam. To jest Dandelion Twinkle. Wygląda tak. Czy mam tutaj lustereczko zakryje? Wygląda tak. No i... który palec mam czysty? Tak. No i sam kolor. Mamy coś takiego. Zrobię Wam tutaj nad tym Diorem, żebyście mieli porównanie. O. Proszę bardzo. To jest takie dzienne. Tutaj mamy coś mocniejszego. Jak chcecie delikatniejsze rozświetlenie, takie lekko muśnięte policzki, no to zdecydowanie ten z Benefitu. Jeśli coś mocniejszego, to Dior jest po prostu idealny na taką imprezową okazję, bo to jest no, mocniejszy już błysk, tak jak zresztą widać tutaj na swatchu. Ja sobie dzisiaj może użyję, może właśnie tego, użyję Twinkle, czyli Benefitu. No i popatrzcie, jak to wygląda na policzkach. Tak jak mówię, to jest takie bardzo subtelne rozświetlenie. Można go sobie troszkę dołożyć, ale no mimo wszystko nie jest to coś takiego jak ten, jak Dior. Jeśli lubicie połysk na buzi, ale taki bardziej stonowany, przygaszony, no to zdecydowanie ten rozświetlacz z Benefitu bardziej Wam się spodoba. Ja w ogóle generalnie lubię taki mocniejszy połysk. Natomiast no czasami muszę, albo po prostu czasami też mam ochotę na coś takiego delikatniejszego, to wtedy to jest idealne. I w ogóle ten rozświetlacz ma też taką cechę, że on kolorystycznie pasuje do wielu makijaży. Jest taki uniwersalny, jeśli chodzi o kolor. No i jeśli chodzi o Dandelion Twinkle, mamy taki połysk. Ok, no i tym sposobem makijaż twarzy jest ogarnięty. I wedle umowy, brwi, oczy, no generalnie makijaż dokończę poza kamerą i pokażę Wam jeszcze, jak wygląda całokształt. Makijaż niemalże dokończyłam. Mówię niemalże, bo nie mam jeszcze tuszu do rzęs, dlatego że mam dwóch tuszowych ulubieńców, których chcę Wam pokazać. Całość spryskałam sobie mgiełką, o której mówiłam na początku filmu. Natomiast makijaż oczu wykonałam paletą Cinnamon Swirl. To jest jedna z ulubienic. Zobaczycie ją w kolejnej części ulubieńców 2021. Natomiast jeszcze tusze. No właśnie, tusze mam dwa. Jeden to jest w zasadzie tusz legenda, bo to jest Better Than Sex i to jest tusz, który w zasadzie mógłby być moim ulubieńcem co roku, bo mam różne wersje tego tuszu. No tutaj akurat Wam pokazuję taką brzoskwinkową. To jest taki tusz, który u mnie daje efekt, wiecie, takich pięknych, gęstych rzęs. I są osoby, które go nie lubią, bo się u nich nie sprawdza, bo się gdzieś tam odbija i tak dalej. U mnie nic takiego się nie dzieje. Używam tego tuszu bardzo często i w zasadzie, tak jak mówię, no mam tutaj już kolejną edycję, więc znam go doskonale. I w sumie to muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubieńców i 21 roku tego minionego i wcześniejszych lat również, więc Better Than Sex. I tusz, który w zasadzie chyba właśnie polubiłam w minionym roku, to jest tusz od Kat Von D, Go Big or Go Home, taki śmieszny grubasek. Tutaj akurat pokazuję Wam miniaturę. On może być niewygodny dla wielu osób, bo zaraz Wam pokażę, jaką ma szczoteczkę. Ma taką dość puchatą szczotkę, ale ja właśnie tego typu szczotki
Bardzo, bardzo lubię. Lubię się nimi posługiwać i nie sprawia mi problemu ich wielkość, w sensie jak muszę sobie gdzieś dojechać, wiecie, w wewnętrzny kącik, jakoś bardziej precyzyjnie, to też jakoś to z łatwością mi przychodzi, także ta puchatość szczotki nie stanowi dla mnie problemu. No to słuchajcie, ponieważ ten tusz z pewnością wielokrotnie się pojawiał na moim kanale, tego prawdopodobnie też używałam, ale odnoszę takie wrażenie, że tego używałam mniej, więc użyję dzisiaj tego. A zatem makijaż mam w zasadzie wykonany, nakładam tylko tusz, zaraz zobaczycie, jaki on daje efekt. Oczywiście można też kupić pełnowymiarową wersję. Nawet chyba teraz na stronie Sephory, wiecie, trwają takie wyprzedaże noworoczne, dosyć duże. To podejrzewam, że w jakiejś bardziej korzystnej cenie można też trafić ten tusz, a może nawet w jakimś zestawie. Trzeba by po prostu popatrzeć. Jeśli znajdę w jakimś zestawie, to może zestaw też Wam podlinkuję. No bo wiadomo, że wtedy zawsze korzystniej. Ale sam tusz po prostu robi roboty. Zaraz Wam pokażę, jak będą wyglądały moje rzęsy. O, po pomalowaniu. Na początku, jak. A właśnie, to jest taka jego, może taki minus. Jak się zaczyna go używać, to on jest taki bardzo maziasty i bardzo dużo nabiera go się z tubeczki na szczotkę. No, no i wiecie, bardzo Wam to okleja rzęsy, ale jak troszeczkę już podeschnie, popracuje sobie i poużywacie tego tuszu, to wtedy no naprawdę daje wspaniały efekt. Zobaczcie zresztą, o, jeszcze sobie tutaj dołożę. Popatrzcie. Umalowane rzęsy. Zobaczcie z boku. No i nieumalowane. Piękny daje efekt. Taki, to jest efekt kudłatości. O, idealny efekt kudłatości. Jeszcze sobie dokończę szybciutko drugie oko, w sensie drugie rzęsy. Ok, moi drodzy, no i tym sposobem dobrnęliśmy do końca trzeciej części ulubieńców. Przed nami jeszcze dwie, to znaczy palety, te droższe, oraz makijaż ust. Ok, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejsi ulubieńcy również Wam się spodobali. Napiszcie, co Wam wpadło w oko, ewentualnie może coś macie, coś lubicie albo nie, bo wiadomo, że z kosmetykami bywa różnie. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam, mówię Wam papa. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem na razie i do zobaczenia.